kolejne w Grajewie piąte targi uczelni wyższych. Targi, które mają ogromne znaczenie przede wszystkim dla młodych ludzi. Szkoła ma możliwość prezentacji różnych uczelni u siebie na miejscu. Oczywiście kontakt z uczelnią każdą jest bardzo istotny dla młodego człowieka. Ja oczywiście mam swoich faworytów tutaj i jestem absolwentem przede wszystkim dwóch uczelni tutaj występujących, ale ogromnie sobie chwalę na przykład współpracę z Politechniką Białostocką, bo ta współpraca jest wymierna. Otóż studenci Politechniki Białostockiej najpierw uczestniczyli w konkursie organizowanym przez miasto Grajewo z Wydziału Architektury na koncepcję architektoniczną zabudowy pewnego terenu zieleni miejskiej. Oczywiście od kilku lat Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej uczestniczy w naszym dużym projekcie energetycznym Grajewski Klaster Energii, gdzie już skonkretyzowano działalność tego klastra i powołano firmę, która będzie zajmowała się produkcją, dystrybucją, obrotem energią elektryczną, a Wydział Elektryczny ogromnie nas w tym wspiera. Jeżeli chodzi o rozwój, to na naszym terenie przede wszystkim Politechnika Białostocka. Nazywam się Mateusz Tarnacki z klasy 4 AD. Jestem właśnie na targach edukacyjnych. Przyszedłem tutaj ze szkoły jednostki i pierwszy kierunek, jaki mi się rzucił, to stanowisko Politechniki Białostockiej. Podszedłem tutaj, pan do mnie podszedł, wytłumaczył wszystko krok po kroku, o co chodzi. Dał dwie ulotki, które wyjaśniają tak naprawdę wszystko. Mogę tutaj zobaczyć, jakie kierunki są na tym stanowisku, co potrzeba, aby coś więcej osiągnąć tutaj dalej, aby pójść, aby przedostać się w ogóle. Jeśli chodzi o rekrutację, wszystko jest pokazane. I cóż, zaraz sobie poczytam i naprawdę fajna sprawa. Nazywam się Wiktoria Porcewa, jestem z klasy czwartej, jestem w klasie maturalnej. Najbardziej interesuje mnie kierunek biotechnologii. Uważam, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek i myślę, że to będą studia dla mnie. Nazywam się Jakub Cisło, jestem w czwartej klasie. Zainteresował mnie szczególnie kierunek informatyka. Myślę, że to jak najbardziej przyszłość i szczególnie wielu ludzi może być zainteresowanych czymś takim. Politechnika Białostocka, coś co rozważam. Nazywam się Magdalena Gardocka. Zainteresowała mnie Politechnika Białostocka, dokładnie inżynierii biomedycznej. Bardzo praktyczne zajęcia, indywidualne podejście do każdego ucznia, biologia, anatomia człowieka, jeśli Cię to interesuje. Szczególnie praktyczne podejście do ucznia. Cześć, jestem Natalia Bobrowska. Uczę się w Liceum Ogólnokształcącym w Grajewie na profilu Biolmat i interesuję się biotechnologią w Białymstoku. Dowiedziałam się tu bardzo ciekawych rzeczy, że właśnie bardzo jest nacisk na laboratorium, że właśnie dużo jest zajęć w laboratorium, dlatego jestem zainteresowana właśnie tym wydziałem. Cześć, jestem Olga. Znajdujemy się w Grajewie na targach edukacyjnych. Ogólnie dzięki tym targom dowiedziałam się kilku bardzo cennych informacji na temat uczelni, na które chciałabym się wybrać. Między innymi o Politechnice Białostockiej, na której chciałabym studiować matematykę, do której ciągnie mnie już od dziecka. Mam nadzieję, że Politechnika będzie moją uczelnią. Teraz zostaje tylko czekać na wyniki z matur.